Cześć kochani, mam dzisiaj dla Was kurs, o który prosiliście mnie już od jakiegoś czasu. Pokażę Wam, jak na drutach zrobić czapkę. Taką właśnie, prościutką czapkę. Przy okazji nauczymy się, jak robić ściągacz, czyli przerobimy sobie oczka lewe. Pokażę Wam, jak przerabiać po okręgu metodą Magic Loop. I przy okazji zrobimy sobie pompon. No to co, zaczynamy? Użyjemy tutaj cieplutkiej włóczki Color Wave. Jest dosyć gruba, mamy tutaj 160 metrów w 200 gramach, więc przerabianie pójdzie szybko. Ja wybrałam sobie taką fajną, rudokolorową mieszankę kolorów, a Wy koniecznie przejrzyjcie, jakie jeszcze kolory są dostępne w pasarcie, bo można naprawdę trafić na prawdziwe cuda. Producent poleca nam tutaj druty 10 mm, ja użyję 9 mm. Po pierwsze dlatego, że chcę, żeby czapka była dosyć gruba i zbita, a po drugie dlatego, że mam skłonność do przerabiania nieco za luźno. Ale Wy jak najbardziej możecie wybrać 10 mm. To już zależy od osobistych preferencji. Ważne tylko, żeby druty były na żyłce. Będą nam potrzebne też ostre nożyczki i igła do włóczki. Moja akurat pochodzi z zestawu obręczy dziewiarskich. Tak mniej więcej będzie wyglądać nasza czapka. Tutaj akurat bez pompona, my sobie zrobimy wersję z pomponem, ale idea tworzenia będzie taka sama. Robimy najpierw prościutki ściągacz 1x1, a potem kawałek samych oczek prawych, a potem zakończymy górę. Żeby obliczyć sobie, ile oczek musimy na początku nabrać, musimy zrobić sobie taką pseudopróbkę. Jeszcze zanim zaczniemy, jeśli macie nowe druty, to dobrze jest je trochę pomaltretować, porozciągać i wygładzić nad parą, żeby nie były takie sztywne i się nie rolowały. Zostawiamy sobie z pół metra ogonka, trzymamy oba druty w prawej ręce, a na lewej owijamy sobie włóczkę w taki sposób, jak widzicie. Przechodzimy drutami pod pierwszą górną nitką, łapiemy za nitkę idącą do kłębka i przeciągamy. I zaciskamy. Mamy pierwszą pętelkę. Teraz łapiemy włóczkę w taki sposób. Nitki powinny się znaleźć po zewnętrznej stronie palców, nitka główna na górze przy palcu wskazującym. Spójrzcie jeszcze raz. Chodzi o to, żeby palcami rozciągać włóczkę na boki. Obie końcówki przytrzymujemy sobie dalszymi palcami. Teraz podnosimy trochę nadgarstek tak, żeby widzieć wnętrze dłoni. Oba druty przekładamy pod pierwszą nitkę, którą widzimy. Zaczepiamy o tę nitkę przy palcu wskazującym. Przeciągamy przez powstałą pętelkę i zaciskamy. Mamy nabrane pierwsze oczko. To jeszcze raz. Zawijamy włóczkę na dwóch palcach, przekręcamy nadgarstek, przechodzimy za pierwszą nitką za kciukiem, łapiemy drutami nitkę przed palcem wskazującym i przeciągamy. I mamy kolejne oczko. Powtarzamy. Sprawdzamy sobie na etykiecie, ile powinna mieć próbka. My na pewno będziemy musieli zrobić więcej, bo mamy mniejsze druty i chcemy mieć też trochę zapasu. Ja zrobiłam w sumie 14 oczek. Ważne, żeby ta ilość była parzysta. Ostrożnie wyciągamy jeden z drutów, łapiemy drut z oczkami w lewą rękę, a pusty w prawą. Pierwsze oczko przekładamy sobie bez przerabiania. Potem główną nitkę przekładamy sobie za drut i robimy oczko prawe. Wkładamy drut pod pierwszą pętelkę od dołu i od naszej strony. Nie od środka pętelki, tylko od zewnątrz. Zaczepiamy drutem za główną nitkę. I przeciągamy przez pętelkę. Zsuwamy pętelkę z lewego drutu i mamy pierwsze oczko prawe. Teraz przekładamy główną nitkę tak, żeby była przed drutem i robimy oczko lewe. Wkładamy drut w pętelkę od góry i od środka. Jak widzicie, nitka główna powinna ułożyć się nad pętelką. Teraz musimy sobie w taki sposób ułożyć tę główną nitkę, żeby zaczepić ją o drut. Z naszej perspektywy nitka powinna przejść za nim. Ostrożnie przeciągamy tę nitkę przez pętelkę i zdejmujemy oczko z lewego drutu. Teraz zrobimy kolejne oczko prawe. Główna nitka jest za drutem, wbijamy się od naszej strony. Łapiemy nitkę i przeciągamy przez pętelkę i zdejmujemy z drutu. I znowu lewe. Nitkę przekładamy na drugą stronę, wbijamy się w środek pętelki, zaczepiamy główną nitkę o drut i przeciągamy.
Ja pomagam sobie palcami, ale widziałam, że ludzie mają naprawdę różne metody robienia lewych oczek, no spokojnie poszukajcie sobie najlepszego dla siebie. Dodajemy w ten sposób na zmianę prawe i lewe oczka aż do końca rzędu. Kiedy mamy już cały rządek, to łatwo zauważyć, że prawe i lewe oczka układają się zupełnie inaczej. Odwracamy teraz całość tak, żeby drut z oczkami znalazł się po lewej stronie. Pierwsze oczko przekładamy bez przerabiania i znów robimy oczko prawe. Zauważcie, że jest w tym samym miejscu, co oczko w prawe z poprzedniego rzędu. I tak dodajemy na zmianę. Oczko prawe, oczko lewe przez kilka następnych rzędów. Po kilku rzędach powinniśmy już widzieć, jak układa się nasz ściągacz. Rozciągamy lekko naszą robótkę i mierzymy, ile oczek zmieści nam się w 10 cm. U mnie jest to mniej więcej 8 oczek. Teraz musimy dokonać skomplikowanych matematycznych obliczeń. Musimy znać obwód głowy, u mnie to 55 cm. Odejmuję od razu 5 cm, bo nie chcę, żeby czapka była za luźna, potrzebujemy więc mieć 50 cm. Łatwo policzyć, że żeby otrzymać 50 cm, będę musiała taką 10-centymetrową próbkę zrobić 5 razy, czyli mnożymy 8 razy 5 i mamy wynik, 40 oczek. Najlepiej by było, jakby liczba oczek wyszła Wam podzielna przez 8, albo chociaż przez 4, a na pewno musi być parzysta. Nie będziemy się teraz zajmować wysokością czapki. Oczywiście można to sobie policzyć w podobny sposób, ale ja nigdy tego nie robię. Po prostu przerabiam czapkę, aż będzie miała taką długość, jaka mi odpowiada. Zdejmujemy naszą próbkę z drutów i prujemy. Już nie będzie nam potrzebna. I teraz, dokładnie w taki sam sposób, jak przy robieniu próbki, zaczynamy nabierać oczka. I kontynuujemy, aż będzie ich 40. Wyjmujemy jeden drut ze środka. I teraz nasze oczka musimy rozciągnąć na całej żyłce, co nie jest takie łatwe przy dłuższych żyłkach. Dlatego zastosujemy metodę Magic Loop, czyli w kilku miejscach wyciągniemy naszą żyłkę na zewnątrz, pomiędzy oczkami. Musimy tylko przy tym uważać, żeby całość się nie poskręcała. Robimy jedno oczko prawe, przytrzymując końcówkę włóczki, żeby oczko nam się nie rozciągnęło. I potem oczko lewe. I kontynuujemy ściągacz w taki sam sposób jak próbkę, robiąc na zmianę oczko prawe i oczko lewe. Kiedy na lewym drucie zostanie nam już tylko kilka oczek, to zsuwamy wszystkie oczka na dół i wyciągamy żyłkę w innych miejscach. I zaczynamy zabawę od początku. Ostatnie oczka w pierwszym okrążeniu warto zrobić trochę ciaśniejsze. Ponieważ liczba oczek jest parzysta, to kolejne oczka prawe będziemy dodawać na oczkach prawych. Po jakimś czasie powinniśmy już widzieć układający się ściągacz. Ja lubię dosyć długie ściągacze, więc będę przerabiać w ten sposób przez 10 rzędów. Wy oczywiście możecie zrobić krótszy, jeśli wolicie. Mój ściągacz po skończeniu wygląda tak. Znów wyciągamy sobie żyłkę i zaczniemy teraz robić górę czapki. To będzie najłatwiejszy etap, bo będziemy teraz robić tylko i wyłącznie oczka prawe. A ponieważ pracujemy w okrążeniach, to wyjdzie nam z tego ściek gładki. Przerabiamy w ten sposób przez kolejne 11 rzędów. W tym momencie powinniśmy być gotowi, żeby zacząć zwężanie. Ale jeżeli chcecie mieć dłuższą czapkę, to jak najbardziej przerabiajcie dalej. Będziemy teraz potrzebowali kilku kawałków włóczki na znaczniki. Trzech w jednym kolorze i jednego w innym. Dzielimy sobie oczka na cztery części i pomiędzy nimi wiążemy nitkę lub umieszczamy znacznik.
Koniec rzędu zaznaczamy nitką w innym kolorze. I teraz zaczniemy zwężanie czapki. Będziemy przerabiać razem 8 oczek na okrążenie. 2 pierwsze oczka w sekcji i 2 przedostatnie. Na początek wbijamy się nie pod jedną, a pod 2 pierwsze nitki. I robimy oczko prawe w taki sposób, jakby było tam tylko jedno oczko. Kolejne 5 oczek przerabiamy normalnie. Teraz powinno nam zostać 3. I teraz powinniśmy przerobić 2 oczka razem, ale musimy je najpierw odwrócić, żeby się ładnie układały. Dlatego przekładamy 2 oczka na prawy drut i od zewnątrz przerzucamy je z powrotem na lewy. I teraz przerabiamy 2 oczka naraz. Ostatnie oczko przerabiamy normalnie. Znacznik przekładamy na prawy drut i lecimy z kolejną sekcją. Przerabiamy 2 oczka razem. Pięć oczek normalnie. I kiedy zostaną nam 3, to znowu przekładamy 2 oczka na prawy drut, odkładamy z powrotem, ale odwrotnie i przerabiamy oba razem. I jedno oczko normalnie. I tak kontynuujemy do końca rzędu. W następnym rzędzie robimy same pojedyncze prawe oczka. Następny rząd to znowu zmniejszenie. Tym razem mamy tylko 3 oczka pomiędzy zmniejszeniami, a nie 5. I kontynuujemy w ten sposób, dodając na zmianę rząd zmniejszający i zwykły, aż do momentu, w którym będziemy mieć w każdej sekcji tylko 4 oczka. Kończymy narzędzie z samymi oczkami prawymi. Tak to aktualnie wygląda, teraz zamkniemy sobie czapkę. Odcinamy włóczkę kawałek dalej i nawlekamy na igłę. Przechodzimy ostrożnie przez wszystkie oczka, omijając znaczniki. Wyjmujemy druty i zaciskamy kółeczko. Odwracamy czapkę na drugą stronę i zawiązujemy nitkę. Nie odcinamy jej na razie, jeszcze nam się przyda. Chowamy za to i ukrywamy tę początkową nitkę, która została nam przy ściągaczu. Do zrobienia został nam jeszcze pompon. Wycinamy z kartonu 2 takie same krążki i owijamy na nich włóczkę. Nie żałujemy włóczki, jeśli pompon ma być mięsisty i duży. Rozcinamy włóczkę, wkładając nożyczki między oba kartoniki. Odcinamy nowy kawałek włóczki i przekładamy go pomiędzy kartonikami. Owijamy dwukrotnie i bardzo mocno zawiązujemy. Wyjmujemy ze środka kartoniki i jeszcze raz zaciskamy supełki. Podcinamy i wyrównujemy nasz pompon, tak żeby miał taki kształt, jaki nas satysfakcjonuje. Jeśli pompon jest gotowy, to nawlekamy wszystkie końcówki na igłę i przeciągamy przez czubek czapki. Po czym odwracamy czapkę na drugą stronę i mocno związujemy ze sobą nici. Zostało nam jeszcze tylko pochowanie i odcięcie wszystkich pozostałych nici. I proszę bardzo, czapka jest gotowa. Motki Color Wave są dosyć duże, więc prawdopodobnie wystarczy Wam włóczki jeszcze na jakiś nieduży komin. I co, wcale nie było tak trudno, prawda? Starałam się robić wszystko mega powoli, a jeżeli wciąż czegoś nie rozumiecie, to koniecznie piszcie, a ja postaram się Wam wszystko wytłumaczyć. Także dawajcie łapki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia!